Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, a tutaj już kolejny gość. I nie byle jaki, słuchajcie, przed nami... Lidia Stefańska, Unique Cheerleader z Kocmyrzu w Lubożyce. Skąd pomysł na cheerleading? Cheerleading od zawsze był w moim sercu. Nawet jak byłam bardzo, bardzo małym dzieckiem, oglądałam z wypiekami na twarzy na YouTubie zespół, i nawet mogę powiedzieć jaki, był to zespół Flimmero i mistrzostwa, jedne z pierwszych mistrzostw Polski, jakie w ogóle były. Mhm. I od tamtej pory po prostu byłam zakochana w tym sporcie. I tak się potoczyły moje super, drogi. Super, jak słucham, jak byłam małym dzieckiem na YouTubie, ja pamiętam, jak YouTube jeszcze nie było, tak więc już o tym nie wspominajmy, ale też pamiętam cheerleading, jak się tworzył i to powstało, prawda, w Stanach Zjednoczonych. Panowie to zaczynali, nie wszyscy o tym wiedzą, ale skąd pomysł tu na cheerleading, jeżeli chodzi o grupy, prawda, jak to się u was tworzyło? Ja chciałbym prowadzić ten kanał w taki sposób, aby osoby, które klikną kiedyś w cheerleading, żeby dowiedziały się o tym, dlaczego może warto to tym się zająć. Może jakiś taki telegraficzny skrócik. W moim przypadku zaczęło się to od grupy, w której sama tańczyłam, założyłam ją. Tak. Najpierw były to grupy w szkole podstawowej, potem w gimnazjum. Jeszcze byłam rocznikiem z gimnazjum. I później na studiach, na pierwszym roku studiów trafiłam na szkolenie trenerskie wtedy. I zrobiłam to szkolenie i później otworzyłam swoją grupę, w której sama tańczyłam, seniorską grupę. Czyli też po części byłaś takim przykładem dla innych, prawda? Że jakby dążyliście do jednego celu. Tak, tak. I później z tej grupy, w której sama tańczyłam, przeszłam do prowadzenia zajęć w Centrum Kultury, już jako trener tylko i wyłącznie. No i tak z tej jednej grupy w Centrum Kultury teraz rozrośliśmy się do bardzo dużego klubu. Mamy ponad 250 zawodniczek. Wow, super, super. Są zawodnicy jacyś? Nie mamy zawodników, ale mamy pana Antka jako naszego jednego rodzynka w klubie. Czyli rozumiemy, że słuchajcie, można dołączać, panowie. Mieliśmy tutaj też rozmowę z jednym z trenerów, właśnie mężczyzną, który mówił, że to cheerleading nie tylko dla kobiet, ale to jest zdecydowanie dla mężczyzn, tak? Więc promujemy to też, że chłopcy, mężczyźni są potrzebni, tak? Tak, ja mówię, że to jest właśnie moim kolejnym celem trenerskim, żeby mieć pierwszego mężczyznę w naszym składzie. Super, a powiedz mi, jak to tak na przebiegu tych... tak naprawdę kilku lat, więc szybko zrobiliście bardzo duży progres. Oceniacie ten cheerleading, załóżmy kilka lat temu, a teraz. Takie szybkie porównanie. Generalnie działamy już jako Unique Cheerleaders 10 lat, więc to wcale tak krótko nie jest. Tak, faktycznie. Ale faktycznie te ostatnie, myślę, 5 lat było takim bardzo dużym progresem dla tego sportu. I zmieniło się bardzo wiele. Myślę, że teraz spokojnie możemy mówić, że jesteśmy już bardzo blisko czołówki europejskiej, a Mistrzostwa Świata, które się zbliżają, mam nadzieję, że zweryfikują nasz poziom w skali światowej. No skoro już rozmawiamy, Mistrzostwa Świata padło, no to coś o tych mistrzostwach. Jedziemy na Mistrzostwa Świata i to jedziemy w dwóch kategoriach z moim składem seniorskim Unique Pro. I jesteśmy pierwszą reprezentacją w kategorii Cheer Jazz, która będzie reprezentowała Polskę. I jestem z tego ogromnie dumna. Myślę, że poświęciliśmy ten rok na bardzo mocne przygotowania. Tym bardziej, że musieliśmy przygotować się w dwóch kategoriach, co było naprawdę bardzo ciężkie. Zrobiliśmy wszystko, by jak najbardziej skorzystać z tego czasu, który mieliśmy. A macie pomoc jakąś? No wiadomo, że pomoc finansowa to jest jedno, a pomoc taka jeszcze techniczna, czyli jest dużo osób przy tym projekcie, który realizujecie, no bo przygotować załóżmy dwie drużyny i jeszcze taki wyjazd, to nie są łatwe rzeczy. Nie są łatwe. Większość rzeczy staramy się zrobić we własnym zakresie, ale wiadomo, że bardzo wspomagana jest gmina oraz Małopolska. Bardzo województwo dziękujemy. Małopolskie oraz gmina Kocmyrzów Lubożyca bardzo nam pomogli. I to nie pierwszy raz, bo tak samo przy poprzednich startach w trakcie Mistrzostw Europy także byli z nami. Czyli o tym trzeba mówić, prawda? Trzeba tak, ludzi też informować. Czyli zobaczcie, inwestycja w sport się opłaca, ponieważ to się nam wszystko rozwija. A co w takim razie za rok i za dwa? Za rok już teraz wiemy, że także wracamy do Orlando z dwoma choreografiami, tak samo jak w tym roku. A cóż się w takim razie takiego wydarzyło, że już wiecie, że jedziecie? Właśnie było ogłoszenie drugich wyników w kategorii jazzowej. Wczoraj wygraliśmy w kategorii Freestyle Pom Senior, dzisiaj w kategorii Cheer Jazz Senior.
Także wracamy się przygotowywać do Orlando. Okej, kategorie freestyle, jazz, naszym widzom mogą dużo nie powiedzieć. Jakaś różnica pomiędzy tymi kategoriami? Może byś powiedziała tak, mówię, też w telegraficznym skrócie, o co tutaj chodzi? Najważniejszą różnicą jest to, że we freestyle pom tańczymy z pomponami, w jazzie nie tańczymy z pomponami. A ruch jest inny? Czy... Jest zdecydowanie inny, ale są też pewne wspólne cechy, na przykład synchronizacja w jednej i drugiej kategorii musi być na najwyższym poziomie, ustawienia nasze, wykorzystanie przestrzeni, kontakt z publicznością, to są rzeczy, które łączą obie kategorie. Tak samo technika naszego ruchu musi być bardzo precyzyjna, jednak obie choreografie są wykonane do zupełnie różnej muzyki i prezentują zupełnie inny charakter naszych prezentacji. Ciężko jest wytrenować tak zawodnika? Zależy od zawodnika. Myślę, że jeżeli zawodnik jest bardzo zmotywowany i wie, co chce w swoim życiu i w swojej karierze sportowej osiągnąć, to trenowanie go jest czystą przyjemnością. Super. Czego wam życzyć? Punktualnych lotów do Orlando. Dobrze. Przede wszystkim. Ale bilety już macie. Bilety mamy, tak. Myślę, że też dużego wsparcia na przyszłość. Bo bez tego się nie da. No, pracujemy nad tym właśnie, żeby trenować, to wsparcie, tak, żeby to wsparcie zrobić jak najlepsze dla zawodników, ponieważ ja widzę ten progres, tak? Widzę progres w kilku klubach, kilkunastu klubach, widzę progres w tym, jak te klasy nasze sportowe czy liningu się zaczynają tworzyć. No, też to się po prostu wszystko dzieje bardzo szybko, ale musimy też pamiętać o tym, że trzeba. No, konkretnie, step by step realizować każdy program. Dokładnie. Czyli tutaj rozumiem, że stawiacie i na technikę przy przygotowaniach, prawda, i na motorykę, to wszystko jest jak należy. Tak, mamy jeszcze wsparcie ze strony psychologa sportu, także nasi zawodnicy są bardzo kompleksowo prowadzeni. Cieszę się bardzo, bo słuchajcie, to tak jak słyszycie, cheerleading i świat cheerleadingu jest otwarty i myślę, że tutaj taka adaptacja całego ciała chyba wchodzi w to, bo to chyba trzeba być wszechstronnym bardzo, żeby ciała i duszy przede wszystkim. O, proszę bardzo, widzicie? Tego jeszcze nie było w wywiadzie. Czyli co? Czyli punktualnych lotów. Punktualnych lotów. W Orlando. Tak, no pogoda będzie. Przeżycia będą na pewno. Emocje będą. Ale co, chyba może jakiś medalu też byśmy sobie życzyli, co? Może nie tyle medalu, co dobrego wyniku. Znaczy tak, który mówię będzie... o tym, że to by, ten medal to żeby był takim zwieńczeniem, prawda? Tak. Bo chyba samo zadowolenie i ta realizacja tego, że już tam jesteście, to jest jedna z tych podstaw. Ale myślę, że ten medal zawsze jest takim wykładnikiem, tą wisienką na torcie, tą świeczką, która, prawda, jest zapalona i powiedzieć tak, to dotarliśmy. Ja myślę, że tego też warto życzyć. Jak najbardziej. Ja trzymam też kciuki za pozostałe zespoły, które lecą w tym samym czasie do Orlando reprezentować Polskę. W pozostałych kategoriach jest nas bardzo dużo. I będziemy się wspierać. Myślę, że wszyscy będziemy dla siebie wspaniałym wsparciem tam na miejscu. No to cóż, słuchajcie, jeżeli ktoś jest zainteresowany cheerleadingiem, śledźcie Polski Związek Sportowy Cheerleadingu. Wchodźcie na Cheer TV, oglądajcie nas. Jak będziecie gdzieś w okręgach Małopolski i oglądaliście nas, mamy świetny klub, zapraszamy. Jak widać, można tutaj przyjść i przekonać się, czy właśnie cheerleading jest dla was, zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców, prawda? Tak, szczególnie chłopców zapraszamy do nas w tym sezonie. Żartuję. Czyli prężny, fajny klub z super wynikami i planami na przyszłość. Dokładnie tak. To cóż, zapraszamy, życzymy wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Gratuluję, pani trener. Dziękuję bardzo, panie prezesie. I pozdrowienia dla wszystkich. We'll be right back.